tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy warto odwoływać się od negatywnego orzeczenia lekarskiego kierowcy, jak zostałeś skierowany do badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przez starostę, sądy, prokuraturę, policję, czy jakąkolwiek inną upoważnioną państwową instytucję. Oczywiście potraktuj mój filmik tylko jako materiał do przemyśleń. Są wyjątki od każdej reguły, również od mojego filmu. Każdy przypadek może być indywidualny i jeżeli widzisz jakikolwiek cień szansy, że odwołanie coś Ci pomoże, no to od razu nie myśl, nie oglądaj tego i się odwołuj. Również jak masz jakieś wewnętrzne przeczucie, że w następnej instancji wynik Ci będzie pozytywny, krzywdy Ci nie zrobią, odzyskasz prawo jazdy, oczywiście nie wahaj się tego zrobić, czyli po prostu odwoływać. Natomiast mój filmik bardziej dotyczy sytuacji, kiedy masz mało pieniążków, badanie odwoławcze raczej tylko uszczupli Twój domowy budżet, oczywiście bez pozytywnego wyniku, czyli odzyskania prawka. No tak czy owak, jeszcze raz weź pod uwagę, że bez ponownego badania tracisz z reguły prawo jazdy na zawsze, ze wszelkimi tego konsekwencjami, szczególnie jeżeli prawko potrzebne jest Ci do pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dostaję takich zapytań co najmniej kilkanaście tygodniowo. Tak więc zacznę od wymienienia sytuacji, kiedy z dużym prawdopodobieństwem swoje prawko stracisz niezależnie od badań. Pierwszym oczywiście jest stwierdzenie u Ciebie w wyniku badania lekarskiego aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w domyśle chodzi tutaj o różne narkotyki. Sytuacja jest do bólu jasna, kiedy poszedłeś powiedzmy na badania wypity, na kacu, pod wpływem jakichś używek, cyk, badają Ci krew, pobierają mocz, zaraz idzie to do laboratorium, stwierdzają podwyższone poziomy niedozwolonych substancji i po prostu swoje prawko tracisz. Ta sama reguła dotyczy Cię, jak zostajesz złapany po raz kolejny za to samo. No, recydywista z reguły traci prawko, bo wykorzystał szansę lub szanse, które zostały mu dane w przeszłości. Więcej zamieszania budzi sytuacja, kiedy na przykład przestałeś pić, a wnioskowanie lekarzy czy psychologów jest takie bardziej poszlakowe, czyli powiedzmy taki proces małej madzi, czyli mamy małej madzi. Powiedzmy, przyznaję się sam do dalszego picia, wychodzą Ci jakieś nieprawidłowe wyniki badań, szczególnie powiedzmy wątrobowych, czy wyniki inne krwi, a lekarz na badaniu widzi, że po prostu Twoje zdrowie jest takie troszeczkę przez ten alkohol nadszarpnięte. Aby dać Ci przykład, no, wykonujesz pierwszą lepszą próbę sprawdzającą Twoją równowagę, oczywiście pod nadzorem lekarza, nie trzymasz tej równowagi, chwiejesz się, i jest to już dla Ciebie wyrok. No, z innych jakichś takich ciekawszych rzeczy masz czasem podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, no czy rączki trząsą Ci się, jak mi czasami, jak kiedyś byłem na kacu. Przykład z życia, z mojej praktyki. Ostatnio miałem pacjenta, który przyszedł po poradę, no co ma robić w tym WOMP-ie, przyszedł do mnie do przychodni, no i trudno było nie wyczuć jego taki, powiedzmy, męski, pijacki oddech, który tam bezskutecznie próbował zmniejszyć jakimiś miętowymi cukierkami czy kroplami miętowymi. No, lekarze w WOMP-ie no nie są idiotami, wierz mi, są lekarzami tak jak ja. No i ta sama sytuacja w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest równoznaczna z wynikiem negatywnym. No, co możesz zrobić w takiej lub podobnej sytuacji? Odpowiedź jest dla mnie i chyba dla Ciebie też bardzo prosta, aczkolwiek nie zawsze wykonalna, po prostu musisz przestać pić. Powtarzam, po prostu musisz przestać pić. No, diabeł tkwi w szczegółach, same chęci czasami nie wystarczają, czy samo przestanie picia. No i dobrze, abyś miał jakieś potwierdzenie przejścia, powiedzmy, jakiejś terapii antyalkoholowej. No, sprawdź sobie wcześniej enzymy wątrobowe, poziom cukru. Jeżeli coś miałeś wspólnego z narkotykami, zrób sobie test jakiś apteczny na narkotyki w moczu. Zwiększy to na pewno jakoś Twoje szanse, aczkolwiek wynik do końca nigdy nie jest pewny.
choroby narządu wzroku, sytuacja klasyczna, na pewno stracisz zawodowe oraz motocyklowe prawo jazdy, jak nie masz zachowanego widzenia przestrzennego, czyli obuocznego, lub na przykład nie spełniasz norm dotyczących ostrości wzroku. U małej grupy kierowców zawodowych problemem jest, powiedzmy, brak rozpoznawania barw podstawowych, no, oraz nieprawidłowe widzenie zmierzchowe czy wrażliwość na olśnienie. No, powiedzmy, no, nie możesz tego koloru, który mam na sobie, tego swetra, rozpoznawać jako zielony, żółty czy jakiś inny. Musisz prawidłowo rozpoznawać barwę czerwoną, zieloną i żółtą, te co są na sygnalizatorze świetlnym. No, prawo jazdy kategorii B jest mniejszym problemem, normy są mało restrykcyjne, ale nawet w drewnianym kościele może ci jakaś tam cegła na głowę spaść i czasem może coś się niewdzięcznego przydarzyć. Jaki z tego wniosek praktyczny? Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, no po prostu pójdź do okulisty, sprawdź swój wzrok, dopasuj okulary, porozmawiaj uczciwie, poproś o jakąś konsultację w kierunku zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, weź jakąś pisemną opinię, no na pewno tobie to nie zaszkodzi. Choroby narządu słuchu i równowagi. Słuch, powiedzmy tak, poza normą audiometryczną jest problemem dla kierowców zawodowych, czyli kategorii C, D, C plus E. W każdym przypadku natomiast wymagana jest całkowita sprawność narządu równowagi. Tak więc jak masz jakieś zaburzenia równowagi i lekarz to stwierdzi, to szanse na zachowanie prawka są minimalne. Również obecność oczopląsu powoduje konieczność rozszerzenia diagnostyki, ale też z reguły tracisz prawko. No, uwaga praktyczna, że problem słuchu dotyczy tutaj raczej kierowców zawodowych, to starszych kierowców zawodowych, u których słuch się tam pogarsza z wiekiem, no ale powiedzmy młody kierowca, który nagle utracił słuch, powiedzmy w jednym uchu, czy tam nagle wystąpiła u niego choroba, też może mieć kłopoty ze słuchem. Padaczka lub inne choroby o tak zwanej symptomatologii padaczkowej. No, szczególnie problem ciekawy po częstych, bardzo ostatnio, powiadomieniach przez szpitale, oddziały neurologiczne lub neurologów pracujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Norma z rozporządzenia. Wymagany jest okres 2 lat beznapadowych w przypadku padaczki, czyli zapamiętaj, nie możesz mieć przez 2 lata napadu padaczki lub 1 roku, jeżeli miałeś napad o tak zwanej symptomatologii padaczkowej, czyli nie padaczka, ale symptomatologia padaczkowa. No, teoretycznie może być to zwykłe zasłabnięcie, na przykład no, pobierają ci krew, widzisz strzykawkę, igłę, masz mały odlot i to też jest napad o symptomatologii padaczkowej. No, z reguły na ten rok lub 2 dostaniesz negatywne orzeczenie, więc odwołanie tutaj jest dla mnie zupełnie bez sensu. Warto oczywiście być pod opieką jakiejś poradni neurologicznej, tak abyś był lub była w stanie udokumentować później ten okres beznapadowy. No bo nie za bardzo ci uwierzą, tylko że sobie tam powiedziałeś, czy powiedziałaś, że 2 lata czy 10 lat masz bez napadu. Sytuacja jest taka etycznie nieciekawa z punktu widzenia relacji pacjent-lekarz, szczególnie jak musisz się leczyć w tej samej placówce medycznej, która zgłosiła cię do starosty. No, pamiętam taki film z Julią Roberts, Sleeping with the Enemy, czyli sypiając z wrogiem, czyli bliskie spotkania trzeciego stopnia. Plotka, być może, no gdzieś czytałem, że podobno oddziały neurologiczne, czyli news jest raczej prasowy, że podobno oddziały neurologiczne bardzo chętnie rozpoznają padaczkę, nawet jak są wątpliwości, bo po prostu lepiej mają płacone przez NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, za tą diagnozę epilepsji oczywiście. A ty przy okazji tracisz swoje prawko. Ile jest w tym dokładnie prawdy? Po prostu nie wiem, no ale tam, gdzie nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o co chodzi. Cukrzyca, temat rzeka. W przypadku kategorii A lub B, czyli motocykle lub samochody osobowe, negatywne orzeczenie dostaniesz, jak miałeś nawracającą ciężką hipoglikemię,
lub nieświadomość tej hipoglikemii i oczywiście musisz być jednocześnie leczony farmakologicznie. Natomiast co to jest ta nawracająca ciężka hipoglikemia? Oznacza to dla Ciebie co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy, czyli masz jeden napad, a przed upływem 12 miesięcy masz drugi napad, a napad jest taki, że tracisz przytomność i drugi człowiek musi Cię jakoś tam ratować. W przypadku kategorii C lub D i leczeniu farmakologicznym bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii, nieświadomość hipoglikemii oraz inne powikłania związane z cukrzycą wykluczające możliwość kierowania pojazdami. Zapamiętaj, że cukrzyca nie jest tylko samym podwyższeniem cukru we krwi, natomiast atakuje cały organizm, atakuje szczególnie naczynia, narząd wzroku i tam doczytasz sobie na innym forum, co atakuje, natomiast jest to choroba ogólnoustrojowa. I jest dla mnie to logiczne, że jak miałeś niestety przypadek tej ciężkiej hipoglikemii, no i jak jeździsz kilkudziesięciotonowym pojazdem, to każda utrata świadomości może się skończyć tragicznie i to nie tylko dla Ciebie, no ale dla innych ludzi też. Czyli jak chcesz jeździć jakimkolwiek pojazdem, masz cukrzycę, to regularne wizyty u diabetologa są po prostu Twoim bezwzględnym obowiązkiem i nie ma od tego żadnego wytłumaczenia. Natomiast niewyrównana cukrzyca wcześniej czy później prowadzi do powikłań, no i wcześniej czy później będzie powodem zabrania Ci prawka. Oczywiście zawodowe utracisz szybciej niż amatorskie, zawodowe tracisz przy pierwszym udokumentowanym napadzie niedocukrzenia i utraty świadomości, amatorskie tak teoretycznie po dwóch napadach w danym roku. Zaburzenia psychiczne, no jest tutaj mało prawdopodobne, abyś zachował prawko przy większości tych chorób. Ostateczny głos ma psychiatra z WOMP. No tak raczej nie znam za wiele przypadków tam prawa jazdy, jak masz ociężałość umysłową, upośledzenie umysłowe, schizofrenię, że tam jakieś inne ciekawe choroby, ale jak podkreślam, autorytetem jest tutaj specjalista, psychiatra, którego z reguły WOMP-y zatrudniają. Inne poważne zaburzenia stanu zdrowia istotne dla zdolności Twojej do prowadzenia pojazdu. Taki termin ogólny, ale rozumiem przez to niewymienione wcześniej przeze mnie choroby. Różne, różniaste, poważne choroby. I w tym przypadku po prostu poproś o konsultację lekarza specjalistę, który nadzoruje to Twoje schorzenie. Powiedzmy, większość problemów z narządem ruchu można ominąć przez dostosowanie pojazdu do konkretnego kierowcy. Inżynierowie czynią cuda, producenci samochodów też, żeby sprzedać ich trochę więcej. No, z tych, co znam, na przykład automatyczna skrzynia biegu. No, jeżeli tam powiedzmy coś Ci się stało tam z lewą ręką, no, jakieś inne rozwiązania techniczne. No, tak czytałem powiedzmy ostatnio o Amerykance o nazwisku Jessica Cox. No, która po prostu coś niewiarygodnego, nie mając obu ramion, zdobyła licencję pilota. Tak więc, ekstrapolując to, teoretycznie może mieć to zastosowanie do Ciebie i do Twojego prawa jazdy. Zapamiętaj raz i na zawsze, samo rozpoznanie jakiejkolwiek choroby, czy powiedzmy choroby układu sercowo-naczyniowego, nerek, czy jakiejkolwiek innej, nie może być podstawą do rozpoznania prawka, czyli nie pytaj mnie, czy cukrzyca no, zabiorą czy nie zabiorą. Nie pytaj mnie, czy jak tam powiedzmy nie masz prawej ręki, czy ci zabiorą, czy nie zabiorą, czy jesteś po udarze, zabiorą, czy nie zabiorą. Natomiast podstawą zabrania mogą być jednak powikłania tych chorób, które powodują, że stajesz się zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli jeszcze raz powtarzam, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to zacznij od pisemnej opinii swojego lekarza specjalisty. No i opinia ta na pewno pomoże lekarzowi uprawnionemu w WOMP w podjęciu decyzji o Twojej zdolności do kierowania pojazdami. Na tym kończę. Jestem pewien, że nie wyczerpałem tego tematu. Życie, problemy życiowe przerastają przepisy, szczególnie tego naszego polskiego, dość uczciwie powiedzmy kiepskiego prawa. Jeżeli natomiast masz jakiś inny problem zdrowotny, który tu nie omówiłem, opisz go oczywiście w komentarzach pod tym filmem. Od pewnego czasu nie odpisuję indywidualnie na maile, po prostu uczciwie powiem, że otrzymuję ich ostatnio zbyt wiele, abym miał czas każdemu coś tam sensownego odpisać.
No, pośrednio to świadczy o tym, że problem utraty prawa jazdy jest dość spory. No i być może dlatego oglądasz ten mój filmik aż te kilkanaście minut. Jeżeli natomiast filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązał Ci jakiś problem, udostępnij go na Facebooku, Google+, wklej go na swoją stronę internetową. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, to oczywiście subskrybuj już w tej chwili mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. To tutaj gdzieś powinny być linki subskrypcji. Natomiast tradycyjnie najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badanialekarskiekierowców.pl i tam wpadnij już zaraz po dokonaniu subskrypcji. Link jest w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim następnym filmiku i zapamiętaj jedno. Lepiej dokonać jakiejś prewencji, niż się potem, że tak powiem, pałować z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. Czyli jeżeli masz tą cukrzycę, chodź do tego lekarza. Szczególnie jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, to pilnuj tej cukrzycy, pilnuj, abyś tam nie wpadł w tą hipoglikemię. Jedna, dwie wizyty. Wiem, że jest trudno, NFZ wyczynia cuda, terminy są tam niewiarygodne jakieś, ale tylko jakaś systematyczność i zdeterminowanie pozwoli Ci uniknąć sytuacji, kiedy nagle dostajesz jakiegoś napadu, jeżeli sytuacja staje się tam, powiedzmy, na drodze i zostaje Ci zabierane prawo jazdy, szczególnie prawo jazdy zawodowe. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.